Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Oddział Dzieje Nowej Huty prezentuje wystawę poświęconą Pleszowowi. To jest miejscowość, która sięga swoimi korzeniami starożytności, a w roku 1951 została włączona w skład Nowej Huty. Do dnia dzisiejszego pozostało oryginalne centrum wsi, które pomimo wielu przemian zachwyca zabytkami, które można tam zobaczyć. A są to m.in. kościół klasycystyczny świętego Wincentego, stary cmentarz, a także pałac należący do słynnej krakowskiej rodziny bankierów Kirchmajerów. Myślę, że każdy, kto zechce dotrzeć do Pleszowa, będzie z tej wycieczki ogromnie zadowolony, zatem serdecznie zapraszam. Kapituła Głosu Tygodnika Nowohuckiego nadaje tytuł Nowohucianina Roku księdzu prałatowi Janowi Bielańskiemu. Tytuł ten został nadany w uznaniu dla dotychczasowej działalności księdza prałata na rzecz społeczności Nowej Huty, na którą złożyły się kapłańska i patriotyczna postawa księdza w pierwszych dniach stanu wojennego, troska o budowę nowej wspólnoty parafialnej i nowej świątyni dla tej wspólnoty, wieloletnia działalność charytatywna księdza na rzecz ubogich i słabych oraz wieloletnia opieka nad środowiskiem nowohuckich twórców. W imieniu kapituły chciałbym wręczyć dyplom, a jednocześnie pamiątkowy medal, który na awersie ma wyobrażenie Arki Pana. To jest taki symbol Nowej Huty. Księże prałacie, serdeczne dzięki.